Żyje się raz, spróbuj więc sam jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj ile się da, bo żyje się raz. Czy może być ładniejszy widok? Oczywiście, że może. O, teraz jest idealnie. Przez ostatnie kilka dni jeździliśmy z Sebastianem po całej Litwie. Miałem przygotowaną już w Polsce mapę kąpielisk, dlatego nie stanowiło dla nas to żadnego problemu. Jeździliśmy od punktu A do punktu B, robiąc minimum jeden, maksymalnie bodajże trzy kąpieliska dziennie. Tak, żeby się nie zajechać, żeby to było troszeczkę urlopu. Mi też się przydał taki reset, bo jeżdżenie ponad 3 miesiące samemu, więc tutaj bardzo fajnie spędzony czas razem z Sebkiem. I tak poszukiwaliśmy w spodniobutach, w piance, kąpielisko za kąpieliskiem, dzień za dniem. Dojechaliśmy na kolejne kąpielisko. Jest bardzo fajny teren do szukania. No i tutaj zobaczcie, idealne warunki. Na grilla, na jakieś te są tojtojki. Także, no rewelacja. No miejsce naprawdę jest absolutnie magiczne. A почему они дешевые? А потому что накручивают двое. То есть для нас тест. Długo, nic i nagle dzień, który nam rozwalił głowy. To jest gotowa ekipa. Dostałem od Sebastiana piankę, także bardzo dziękuję. I zobaczymy, czy przyniesie szczęście. O kurde, ale silny! O panie, no to jak wygra na rękę, to w wodzie też musi wygrać. Lecimy, zobaczmy co tam się czai. No słuchajcie, przed chwilą Sebastian coś trafił, a teraz ja trafiłem po prostu... marzenie każdego poszukiwacza. Jest dużo ludzi, także nie będę pokazywał teraz. Zobaczycie jak wyjdziemy z kąpieliska, ale oj grubo. No dobra, już wam pokazuję co się udało znaleźć. Sebastian trafił piękną obrączkę próby 585, gratulacje. Spoko, dziękuję. A ja trafiłem prawdopodobnie pierścionek z diamentami. Przecudownej urody, 4 diamenty, próba 585 wytarta, nie widać, ale no jest to strzał życia, można powiedzieć. Bardzo rzadkie znalezisko. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered. Prysznic gotowy. Kolejny raz mój prysznic sprawdził się perfekcyjnie. Sebastian montuje, wędkarz łapie ryby, wiatr wieje, a gacie się suszą. Człowiek umyje włosy i od razu jakoś tak przyjemniej. W międzyczasie przed Wilnem pizza na obiad. Warunki bardzo fajne, dobry widok. Nikuś mordo, żyjemy! No, żyjemy! Dojechali do Wilna. Dotarliśmy do Wilna. Miasto jest naprawdę przepiękne. Postaram się wam pokazać najładniejsze ujęcia. Cześć,
rzeka. Pozdro Odyn. Jest flaga. Bardzo ładne ujęcie. A pocieszyć się? Rodzice prosili mnie o olej na Litwie, że podobno jest tańszy. Jest zwykły olej po 4 euro, także nie za bardzo to zaoszczędzę. Patrzcie, Sebastian wygląda tak w sklepie, elegancko i w ogóle. Słuchajcie, jak dziad i miło, że reprezentujesz i spacer, no to zobaczcie, no jak to wygląda w ogóle. Dziękuję. Sebastian przyszedł zakupić alkohole i się dowiedzieliśmy, że do 20 tylko można. Po 20 już nie można, także dobrze wiedzieć, ale niestety nie będzie dzisiaj pite. I jaki wyraz twarzy po takiej informacji? Nie lubię, jak mi coś takie dziwne rzeczy na przeszkodzie stają, ale... No, niestety. Po całym tygodniu trzeba opróżnić śmietnik. Nowiutka torba i rozwiązanie rewelacyjne. A przy parkingu mamy śmietnik, także pozbywamy się tego dziadostwa. Opa. A teraz zerknijmy na najdziwniejsze, najbardziej rzadkie znalezisko z całego wyjazdu na Litwę. Sebastian tam poszukuje, a ja teraz mam coś niesamowitego. Zobaczcie, aparat Olympus. Dobra, spróbuję jakoś go wyciągnąć. Hop. Także takie znaleziska z wody. A któregoś dnia miałem towarzysza, który rozbawił mnie do łez. Poznajcie Koteła. Wykrywacz się ładuje, a z tej strony widok na kawałek Litwy. A kto to mi przyszedł tutaj zjadać? No masz, tu ci położę. Tu masz. Wcinaj parówkę. Tu. No wiem, że ciepła. Panie kocie, nie za wygodnie tutaj? Litwiński kot dostał ode mnie kawałek parówki i kurde, zamiast ją zjeść, to się nią bawi. No co za dziad normalnie. I za karę będziesz w internecie jako po prostu śmieszny taki wybryk. A masz. Co za siusiak. Ostatni posiłek na Litwie, ale jaki i w jakim towarzystwie i w jakich okolicznościach? No szanowni państwo, nic dodać, nic ująć. Dzisiaj mamy spaghetti. Szybki postój na tankowanie i zobaczcie, na Litwie jest Eurai, Litrai. Ta ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj jest piątunio. Kochani, wyjazd dobiega końca. Niesamowity, ja mam przeziębione gardło, Sebastian pełen energii. I w tym miejscu bardzo dziękuję wam za wytrwanie. A kurwa, dupa tam. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.
Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when... Żyje się raz, spróbuj więc sam jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj ile się da, bo żyje się raz.